Dzisiaj zwyciężamy z Lechem Poznań, choć nie musieliśmy sobie radzić bez Konstantina Wasiliewa. Zwycięstwo 2-1 po twojej zwycięskiej bramce. Nic tylko się cieszyć. No oczywiście, wszyscy się cieszymy. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, bo będziemy grać bez Kosty, ale już cały mecz walczyliśmy. No i dobrze nam to wyszło i dzisiaj mamy wygraną. Szczególnie, bardzo nerwowo było w tym spotkaniu, szczególnie w przerwie spotkania. Co tam się działo? Możesz powiedzieć, zdradzić? No, chyba nie było faulu, kiedy sędzia gwiznął na Góralskim. I później tam już chyba czwarta czy piąta minuta doliczona była, a on dwie tylko. No, już musiała się skończyć pierwsza połowa. No, to był błąd chyba sędzi. Nic z tym nie zrobisz. Na drugą połowę wyszliśmy dalej walczyć, strzeliliśmy bramkę i zasłużenie wygrali ten mecz. No właśnie, trener Prawysz chwalił to, że przede wszystkim po tej nerwowej końcówce pierwszej połowy zdołaliście się odbudować, nie poniosły was emocje, no i udało się wygrać z drużyną, która była bardzo rozpędzona w tym spotkaniu, przed tym spotkaniem. No tak, uspokoiliśmy trochę w szatni, pogadaliśmy, że trzeba tak dalej grać, bo dobrze nam szło. No w drugiej połowie wyszliśmy, jak mówię jeszcze raz, walczyliśmy każdy za drugiego, no i 3 punkty nasze dziś. To teraz jeszcze 2 mecze z Beniaminkami, no i już można sobie zaklepać tą pierwszą 8. No, mamy nadzieję, że jedziemy do Gdyni teraz po 3 punkty. Chcemy też walczyć i grać o swoje. No, nie oglądamy jeszcze ten następny mecz, który będzie z Wisłą Kraków. Teraz tylko skupiamy się na Arce. Dużo wam zajęło czasu, zanim się odnaleźliście w tym ustawieniu, no bo bądź co bądź, to chyba ustawienie, w którym jeszcze w tym sezonie nie graliście. Trójka obrońców, Franek z Dymą coraz w środku pola i ten początek wyglądał tak, że Lech chyba jednak chciał to wykorzystać. No chyba już dużo drużyn po pierwszej tej rundzie wiedziała, jak my gramy. No, trzeba było coś zmieniać, no trener zmienia zawsze. No, i jak widzicie, wychodzi to dobrze. No, musimy mieć kilka takich ustawień, żeby grać o najwyższe cele. Fedora, jak się gra, kiedy jest tak napięta atmosfera, nie tylko między kibicami, ale również między piłkarzami? No, nie wiem, no gra się zawsze o swoje. No, tak byli jakieś emocje, ale wszyscy wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, wygrać ten mecz, no i wygrali. Dobrze, że tak wyszło. Wesoły świąt, chyba Joulua, kibicom Jagiellonu.